Siemano, witam was, Spider z Lam Games TV w kolejnym odcinku z serii 16 Bitmania. A dzisiaj polecimy po konkretnym klasyku, naprawdę konkretnym, jakim jest Prince of Persia. Pierwotnie wyszła to ona w 1989 roku, gdy wyszła właśnie. Wiem, że była dostępna wersja na NES-a, była też dostępna wersja na SNES-a w 92. Wersję SNES-owską nigdy nie grałem w życiu, ale to jest Prince of Persia i trzeba ją pokazać. O, jaka graficzka ładna. I mam aż 120 minut. No nie, no pięknie, którym się tu jumpuje? O, tym się jumpuje, dobra. Wszystko jest jasne. No nie wejdziesz tu, nie wejdziesz. Nie wejdziesz, o, ten się już rusza, już to widzę. O, złaź sobie. O, i co tu? O, typ, 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 dzida, dziduj, 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 przyjacielu. Tak, a to jest po prostu, no do góry. No. A, strzałką do góry się skacze do góry, a z tym się skacze tam, dobra, dziwne to. O, fuck! Chyba zginąłem. Chyba zginąłem, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie ten, bo możemy zacząć zawsze od nowa. Nie, graficznie się postarali, muza też robi robotę tutaj. Dziwne biciwa, ale jest całkiem klawo. Op. O, fuck, straciłem trochę HP. No nie, istotne, wiemy, gdzie mamy iść, bo ja wiem, że muszę na początku dojść do góry. Muszę najpierw tu dojść do miecza i potem dopiero się rozwikła cała sytuacja. Dobra, tu się skacze, a tu... A jak stąd zeskoczę? O! Pięknie! Pięknie, pajduś. Dobra. Ty trzeba wcisnąć. Pamiętam to, ja bym w to grałem. No! Guziki mają za wolny czas reakcji. Guziki mają, to nie jest moja wina, to jest wina guzików, one mają za wolny czas reakcji. Dlatego mi nie wychodzi, ale spoko, możemy spróbować jeszcze raz. Prince of Persia ja grałem dużo w szkole. Ja grałem dużo w szkole na informatyce, bo była Prince of Persia i to właśnie ta część, tylko że wyglądała gorzej, bo to była ta pierwotna część, no nie? To już jest trochę zremake'owana i wygląda to o wiele przyjemniej dla oka i dla ucha też jest o wiele przyjemniej, bo w szkole byliśmy zmuszeni grać bez dźwięku. Oj, za szybko poleciałem. Łop, łop, no, nie, wciśnij, łop, 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 łop. W szkole byliśmy zmuszeni grać bez dźwięku, ale to nie przeszkadzało w tym, żeby się wkręcić w ten klimat. No nie! No nie umiesz zrobić jednego kroku o jedną platformę? W Tomb Raiderze tak jest wygodniej. Jeszcze raz. Ale sami wiecie, że Prince of Persia to jest trudna gra, trudna gra. Pierwsza część jest przesranie trudna. Druga już była łatwsza. W ogóle Prince of Persia to wyszło od groma tak naprawdę, bo wyszło jeszcze Prince of Persia potem jakaś w 3D, znaczy przed tymi, jakby to nazwać, nową generacją, no nie? Op, dobra. Przed nową generacją wyszło jeszcze jakaś Prince of Persia 3D, która też jest stara po prostu, no nie? Nie ma co się oszukiwać, dobra. Co, ale to muszę z rozpędu pewnie pierdziemyć, ale to ma wolny czas reakcji, a teraz miał szybszy. Dobra, wbijaj tu. O, to było trudne, pamiętam, bo to właśnie to się przewracało. Co, coś trzeba było wcisnąć? Chyba nie. Łap, 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 łap. Aj. Łapa. Dobra. Może się uda dojść do miecza. Dupa, nie się uda. Dobra, co, na dół? A! Nie, mój skill w pierwszym Prince of Persia jest naprawdę porażkowy. Ale może się uda w końcu dojść do tej kosy pierdzielonej. Bo to... No nie ma jeszcze tej kosy, ta kosa jest gdzieś tam dalej, ja to trochę pamiętam bez kitu. Ten początek ja przechodziłem tyle tysięcy razy, że to do pożygu już, no nie? Bo ciężko zawsze było mi w tę grę grać, ale ona jest naprawdę dobra. Ja jeszcze była opcja taka jak password, tam się wpisywało, brało odpowiednią konfigurację miksturek i się przenosiło do jakiegoś tam danego etapu, no nie? Ale jaki to był konfig? Zabijcie mnie, nie pamiętam. Nie pamiętam, wtedy byłem szczyl niezły. To takich rzeczy już się nie kojarzy, naprawdę, bo to było... w opór lat temu. Up. Ale się złapał. Ale się złapał, no to szacun dla typa. Dobra, idziemy na poszukiwania kosy. Gdzie ja tu popełniłem błąd? Nie, coraz lepiej mi idzie, widzicie? Trochę... No nie, bo jak tam spadnę, to już będzie kał niezły. To może nie spadajmy tam, wespnijmy się tu. Ty przeskocz.
Nie! Dobra, złap się. O! Coś się otworzyło gdzieś. Może to trzeba do góry, nie? Do góry nie. Na dół? Aj! Tak, tylko że jak ja wezmę, podejdę do tego, bo on jeden krok robi jak dwa, to będzie... Dobra, odwróć się. A przecież to jest niemożliwe, żeby tu zejść. No i... ale bida, ale dzisiaj mam słaby poziom jeździectwa. Strasznie bidnie mi to wychodzi, no bo tamtego typa, kurde, no kosa poczeka, ta kosa to jest burbeton tutaj w tej grze, bo to bez kosy nie da rady, bo jak już się ma kosę, to już się jest naprawdę kotem. No. Gdybym ja ogarnął... Jak tu schodzić jakoś w miarę sensownie? Jak wcisnę delikatnie, to on od razu robi duży krok. 115 minut lew. No wiem, że 115 minut lew, jak co chwila ginę, to i czas też mija, no nie? Dobra, biegniemy. Upa! Czuję się, jakbym jeździł samochodem. O, no a teraz się ładnie zatrzymał. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, jak tu przejść tak ładnie. Tu gdzieś jeszcze była taka kmina, że się skakało do góry i coś się otwierało, ale dobra, nie ma co, nie ma czasu na takie rozkminki, bo musimy zgarnąć kosiarza. Dobra, do jump. No mówcie co chcecie, początek już mi wychodzi ładnie, jeszcze paręnaście lat i by było spoko. No gdybym jak kurka wiedział jak się... O! No dobra. To zrobiłem, ale tego już nie zrobię, nie? No przecież... Kroku nie zrobi jednego. No, no bez kitu. Jaki to jest... Jaki to jest człeń w ogóle, ty. I nie da się zrobić kroku, to trzeba każdy ruch wymierzyć, no. No wcisnę, zaraz. Powoli i teraz przetestujemy konfigurację. Tym się kłócę. O patrzcie, on może tak robi. No bo kroku umie? Nie. Umie sobie bok, bok. No i wtedy da się podejść. No ale nie do końca da się podejść. No patrzcie, bo ja to biorę. Czekajcie, w to. Pyk, pyk. Odwracam się. Da się podejść, dobra. Już sytuacja jest rozkminiona po prostu ślicznie. Dobra, niech to się zawali. Ja to sobie zrobię. Tak, w to. Pyk, pyk. Też spada. Pff, gardzę nim. Gardzę nim bez kitu. Nie, wszystko jest ładnie. Opa! A, muszę nauczyć się jeszcze skakać na to. Na tą kładkę od razu, tak, żeby się czuć na zakręcie. Tu tak, tu jest. Jump. Igi. Wbijamy na platformę. Łapa. Otwieramy, skaczemy, żeby nie zamknąć. Wbijamy i znowu jesteśmy w tym samym miejscu. Łapa, łapa! Tu coś otwieramy. A, spróbujemy na tą przyczajkę całą, no nie? Dobra, niby jest. Niby jest, niby jest, dobra. A tutaj jest najgorszy moment w całej grze. Jak się odwrócę, to nie zejdzie. Jeszcze raz, do samej ściany. Przyczajka, 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 przyczajka. Jeszcze jedna przyczajka się przydała. Dobra. Łypa, 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 łypa. Pięknie, pięknie. Dobra. Przyczajka, przyczajka, przyczajka. O, 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 o! Nie było tematu. Ale coraz to chodzimy dalej, to jest już jakiś progresik. Nie, ta nuta już mnie zaczyna irytować. Opa! Myślałem, że mi się uda znowu, no nie? Te kolce na dole jak creepy wyglądały, dobra? Tutaj, a to fajnie wygląda, jak tak wiecie, bierze z rozpędu i zakręt, nie?
No, ale Prince of Persia ogólnie jest na propsie, ale ogólnie mimo wszystko gwoli ścisłości jest strasznie trudna, przynajmniej dla mnie, jak większość zresztą gier dla mnie jest trudne, no nie? No i zjebie się, no kurwa, jaki to jest łeb. Jaki to jest łeb. Dobra, dobra, ik. Dawaj na dół. Dawaj na downstairs, musimy zgarnąć kosę. Dobra, dobra, powoli, powoli. Przyczajka. No, no nie no! Przecież ja tylko wstałem, lecz się nie ruszyłem. No, dobra. Tak właśnie się prezentuje Prince of Persia na SNES-a. Jeżeli jesteście większymi kotami, to nagrajcie filmik ze swojej rozgrywki i pokażcie mi, jak w to się powinno grać, bo naprawdę bardzo chętnie zobaczę. A tymczasem trzymajcie się, ziomeczki, i do zobaczyska w następnym odcinku. Cześć!